Fajnie jest mieć kolegę geja. Zapomniałam, że są kamery. Myślałam, że tak sobie gadamy. Czyli jak się wszyscy wcześniej znają i przyjaźnią, no to... tylko że nie wszyscy razem coś tak, robili. No to myślę, że jest to możliwe, bo to będzie taka zdrowa relacja, że się wszyscy ogólnie też z tymi parami przyjaźnią. A ona ma przyjaciół płci męskiej? Nie wiem, bo mnie ona nie interesuje. Jedna i druga ze stron zgodziły się na to i im się podobał seks, że tak to powiedzmy. Ale my nie o tym. Hejka, kochani! Ale no musimy. Przepraszam. Głosiej. Głosiej. A nie, bo mikrofony. Było hejka, kochani. Dobra, było. Zaczynamy kolejne ploty. Ucioty. Dokładnie. Dzisiejszy temat rozmów. Przyjaźń damsko-męska. Czy to w ogóle możliwe? Skończmy już. Nie jest możliwe. Dobra. Czy właśnie, jaką masz takie krótkie przemyślenie? Tak czy nie? Czy jest to możliwe? Wierzę, że jest, ale na podstawie mojego życia wiem, że nie. Dobra. No, ja w sumie uważam, że może jeden na 100 się trafi, że uda się to w jakiś sposób, ale właśnie tak myślę, że jednak nie. Dobra, czyli lecimy dalej. Mamy taki ogólny zarys naszych stanowisk. Pierwsze pytanie. Czy prawdziwa przyjaźń damsko-męska jest w ogóle możliwa bez ukrytych intencji? W sensie, czy jedna ze stron zawsze ma nadzieję na coś więcej, nawet jeśli druga tego nie widzi? Na początku może jest tak, że nie ma żadnych intencji, ale myślę, że z czasem zawsze jedna ze stron może coś poczuć. Nawet takiego głęboko w sobie, ale myślę, że tak. Właśnie jeden na 100 się trafia, że nic więcej nie ten. Jeszcze jak na przykład oboje są wolni, spędzają dużo czasu ze sobą, to zawsze poznają jedna osoba się, no. Coś... Zresztą od przyjaźni do miłości zawsze się mówi. No właśnie, no miłość musi być przyjaźń przede wszystkim, nie? No. No i... Ale nie w każdej przyjaźni powinna być miłość. No i ja uważam właśnie, że jak jest się hetero i się przyjaźnisz z jakąś kobietą, czy z mężczyzną, to mi się wydaje, że jedna ze stron zawsze ma jakąś taką intencję, że z tyłu głowy, a może kiedyś coś się wydarzy, nie wiem, zobaczymy, nie? To i tak akceptujesz to, że to nie będzie tylko przyjaźń. Czyli gdzieś tam idziesz, to wiesz. Fajnie jest mieć kolegę geja. No, ja mam to jest najfajniejsze. Ktoś o jakiś gej nas ogląda. Napisz. Ja miałam w liceum bardzo dużo właśnie takich osób i ja się tak lubiłam z nimi znawać. Ja nigdy nie poznałam żadnego geja. Ja znam dużo i oni są mega fani, jako że się tak nieprzyjaźnie, ale mega. Ojej, ja nie, ja chciałam zawsze tak, wiesz, ale fajnie było. Na shopping byśmy chodzili. Że naglądały królowe filmy. Dobra. Drugie, czyli odpowiedziałyśmy, tak. Czyli że uważamy, że gdzieś tam ukryte intencje i tak są. Zawsze są. Tak. Zapomniałam, że są kamery. Myślałam, że tak sobie gadamy. I o to chodzi. O to chodzi. Dlatego takie są ploty u cioty, że... Cioteczki. Dobra, drugie pytanie. Zaraz tracę drugie kupiące. Mile bytni to patrzy. Dobra, drugie pytanie. Czy można być w bliskiej przyjaźni z osobą płci przeciwnej, będąc w związku? Czy taka przyjaźń nie zagraża relacji romantycznej? Jak daleko można się posunąć w takiej relacji, aby nie wzbudzić zazdrości partnera? Jeżeli... Tak, jeżeli obydwie strony z przyjaźni mają swoich partnerów i się przyjaźnią między sobą, to jest możliwe, bo często się spotykają w parach i w ogóle, ale jeżeli było coś między nimi wcześniej i teraz mają swoich niby partnerów, a dalej coś do siebie ten, no to to jest takie średnie i często są takie zacierające się granice. Czyli jak się wszyscy wcześniej znają? I przyjaźnią, no to... tylko że nie wszyscy razem coś tak, robili. Tak, no to myślę, że jest to możliwe, bo to będzie taka zdrowa relacja, że się wszyscy ogólnie też z tymi parami przyjaźnią, z partnerami. Ale znam sytuację, że właśnie coś było, potem każdy zna swojego partnera, a i tak oni się nie znali, ci partnerzy. A ci właśnie partnerzy... Nie znali się, nawet nie znali nawzajem tego przyjaciela. Aha. I to było ale tak. Nie, czyli, nie znali i nie wiedzieli, że taka sytuacja. Nie, ale wiedzieli, że na przykład, załóżmy, że ja mam przyjaciela, mój chłopak wiedział, że mam tego przyjaciela, ale on go nigdy nie poznał. Ja się z nim spotykałam i tego nigdy nie poznał. I tak samo dziewczyna mojego przyjaciela też nie chce mnie poznać, bo mnie nie lubi. No. Milenka jest fajna. Nie chcę. Ja ją tyle razy gdzieś zapraszałam nawet tam. Aha.
Nie lubimy. Hmm. Mam przyjaciela. Nie. Ale przynajmniej on nie jest takim pantoflem. Jestem jego przyjaciółką. Matko Bosko. A ona ma przyjaciół płci męskiej? Nie wiem, bo mnie ona nie interesuje. A mnie nie zainteresowała. Nie. Bo jak masz z czym problem, wiesz, co chodzi? No się wiem, o co ona... Znaczy, ale jakby, oczywiście? No bo jak oni zaczęli być razem, a ja się z nim znam od gimnazjum, już jest tyle lat. Jak oni zaczęli być razem, pierwszy jakiś ten, ja walentynki jakoś nie byłam z moim chłopakiem i oni nie spędzali razem walentynek, bo ona była w pracy i po prostu w dzień walentynek my się spotkaliśmy, poszliśmy na jedzenie i zwiedziliśmy muzeum. I no na to robiłam awanturę, była zazdrosna. Już ona tam sobie, wiesz, w sercu zostawiła ten, że ja jestem ta okropna, to spędziła z nim walentynki, a dla mnie to był zwykły dzień, jak zwykły dzień, bo spędzamy dalej takie dni i to nie są walentynki, więc spoko. Nie jestem zagrożeniem. Dobra, czyli tak, jeżeli wszyscy się fajnie znają, tak. Nic wcześniej nie było między przyjaciółmi, ale jeżeli było, to jest zawsze to jedna strona coś. Jest to skreślone. Także kochani, uważajcie. Ale ja, kurde, ja mam przyjaciela, ale czy by mój chłopak chciałby, żebym miał przyjaciółkę, nawet jakbym ją poznała? A? Zawsze bym miała z tyłu głowy takie... Ale słuchaj. Takie... I co wy robicie, niby gadacie o czym, o paznokciach, o czym gadacie? Doradzasz mu, co ma odpisać mi w kutii? O, jest najgorzej. No, zawsze bym miała takie... Ja na przykład jestem osobą, która nie lubi mówić o jakichś kłóce z kimś, czy nawet, nie wiem, z rodziną, czy w związku. O, ja lubię. To ja nie lubię opowiadać do innych ludzi i tak dalej, bo nie chcę, żeby oni widzieli, co złego się dzieje, wiesz, o co chodzi. No. Nie, to jest, mówię, otwarta księga, kolejny ja raz, to od razu. Dzisiaj rano się z mamą kłóciłam, raz do siostry dziecięcej. Słuchaj, no. No tak, ale to do siostry, to też jakby tak blisko dosyć, nie? No do siostry taka przyjaciółki, rodzina. Ale tak to raczej nie. No właśnie, bo niektórzy mają tak, że są mega wylewni w stosunku do jakichś tam znajomych, którzy, no, wiesz, jestem, mogą też... Wiesz, w piątek byłam bardzo wylewna. Ale my nie o tym. Ale my nie o tym. Lecimy dalej. Trzecie pytanko. Mhm. Czy seks między przyjaciółmi jest zawsze końcem przyjaźni? Czy można wrócić do bycia przyjaciółmi po wspólnym spędzeniu nocy? Czy to zbyt skomplikowane emocjonalnie? Można. Można wrócić do przyjaźni. To nie zawsze jest koniec przyjaźni. Ale na pewno są jakieś takie napięcia. No właśnie, czy nie uważasz, że jak... już się współżyje z tym swoim przyjacielem i potem stwierdzicie, ej, dobra, lepiej jest, jak jesteśmy friends, a nie coś dalej. To nie jest tak, że skoro jedna i druga ze stron zgodziły się na to i im się podobał seks, że tak to powiedzmy, to z racji tego, że im się podobał, to oni coś myśleli więcej o tym, ale stwierdzili, że okej, lepiej się dogadujemy jako przyjaciele, nic nie zniszczymy tej przyjaźni. No to trzeba pogadać. No tak, ale właśnie, czy da się po tym właśnie wejść w tą przyjaźń dalej? Czy nie jest tak, że gdzieś z tyłu głowy ma jedna ze stron w dalszym ciągu, czy nawet dwie, że kurczę... Może... Jedna ze stron, myślę... No jeden przypadek na sto, że oboje będą się dalej przyjaźnić, no tak, a często no jest właśnie. Tak, że ktoś będzie miał. Albo nawet jak nie ma, to będą momenty, gdzie wraca do tego i myśli, a może jednak... A może, no. Lewiej nie ze swoim przyjacielem. No, ja uważam, że jest zawsze końcem przyjaźni od razu. Definitywnie, tak. No, że no, w sensie, że wiesz, jakby jesteście friends, jest fajnie, nie jest. Potem się nagle współżyjecie ze sobą, uprawiacie miłość, no i potem macie, dobra, jednak nie bądźmy przyjaciółmi, będzie lepiej, super się dogadujemy, jak będziemy razem, potem się pokłócimy i nie będziemy się znali, jak wiadomo, jak to przeważnie bywa. No to ja uważam, że to tak nie wyjdzie. Ja uważam, że wyjdzie, jak dwie osoby chcą dalej się przyjaźnić. To będą. Tak? Mhm. No ale czy jedna ze stron wtedy nie cierpi? Zależy, jak ma już, wiesz, drugiego partnera czy coś i zapomniała o tym i dalej macie kontakt, no to nie. No gorzej jak... Znaczy zawsze może mieć coś tam z tyłu głowy, no ale kto się tym będzie zawsze. Ważne, że jest między wami okej, okay, no. Gdyby chciał, to by powiedział. Powiedziała. Znaczy,
Ja to właśnie tłumaczę w ten sposób, że właśnie gdyby chciał, powiedziała, ale załóżmy, że nie chce tego powiedzieć, bo się boi, że ta przyjaźń się zakończy, ale dla mnie właśnie to, że ta osoba myśli o tym, że ta przyjaźń się zakończy i boi powiedzieć, co czuje, to już jest koniec tej przyjaźni. Na tym etapie nie ma tej przyjaźni, bo ta osoba myśli sobie co innego z tyłu głowy. I między wami jest przyjaźń taka, o, jesteśmy psia, ale super, ale tak naprawdę realnie z jego strony, z jego serducha nie ma tej przyjaźni. Mm-hmm. No wtedy tak. No. Ale z drugiej strony zawsze może być waszej. Za jakiś czas zawsze można, wiecie, odbudować, może przejdzie. Może przejdzie. No tak. Myślę, że przemija z wiatrem. Ja miałam taką sytuację kiedyś. że miałam właśnie znajomego, no mega fajny ziomek, ja zawsze traktowałam go jako taką psiapsi. I co? I on przez kilka lat tam, jak chodziliśmy razem do szkoły, tylko nie do tych samych klas. No i tam wiadomo, próbował podbijać, czy gdzieś tam, że chciałby być ze mną w związku. No ja mówiłam, że spoko, ale ja cię bardzo lubię jako przyjaciela, dobrze mi się z tą gada i totalnie nic więcej. I pamiętam sytuację, że już po prostu było mi tak go szkoda. Czy pamiętam, tam wyszliśmy na spacer, gadamy i nie wiem dlaczego, jego w końcu tak mi było przykro i dałam mu buziaka w usta i on mnie odepchnął tak trochę i powiedział, że jeżeli ma to być na siłę, to on nie chce. Nie. I ja, ale dla mnie to było mega odważne i mega dobre. Milen, ja nie wiem dlaczego to zrobiłam. Nie wiem, ale w sensie już miałam takie kuźwa, nie? Już byłam... Nie, tak ścicę na dziewicę. Tak, bo już tak go lubię, tak po prostu jest super gościem, że mówię, aż mi szkoda. To trzeba, aż ci szkoda. No aż właśnie. Mi szkoda, no. Trzeba było dać mu szansę. Ale właśnie ja wtedy byłam antyzwiązki jeszcze. I jakoś tak nie byłam, wiesz, że jakoś... I też jakoś, nie wiem, bardzo go lubiłam koło znajomego, nie? No, też tak. No, wiem, co chodzi. Więc masakra. Najgorzej. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam mojego przyjaciela. Znaczy, ja już się z nim przyjaźnię. No, ja z moim przyjaźnią. No. Dobra, idziemy dalej. Szukamy przyjaciela geja dla Sandry. Tak. Dobra, i nagle wszyscy się udają geja, nie? O, nie zdziwiłabym się. To by było dobre. Jak trochę ten scenariusz do filmu. Tak, a potem tylko siedzicie na drinku, a on ci kolano smrał. I co się dzieje? Ale oni i tak robią geje. Tak. Oni są strasznie tacy. Tak, ale ja nie... z moim przyjacielem gejem normalnie się całam. To na pewno był gej, Milena. Serio, nie, jesteś takim, ja tak mam, w ogóle, no tak. Tak, ale to chodzi o takie, o, wiesz, że gadasz sobie, wiesz, że gadacie sobie drineczek i on tak próbuje. Nie, jak tak erotycznie to tak, wiesz, próbuje tak jak to mężczyzna, że tak i masz tylko w głowie, ja pierdolę. Nie, tak nie daj się nabrać na to. Nie daj się nabrać. Ich da się rozpoznać. Oni są super. Dobra, lecimy dalej. Także kochamy gejów. Gejów się mówi tak. No tak. Homoseksualistów. Czyli oni wszystkich. Dobra, lecimy dalej. Czy przyjaźń damsko-męska to często tylko forma czekania na swoją szansę? Czy jedna ze stron utrzymuje relację tylko po to, by być w pobliżu, na wypadek, gdyby ta druga była wolna lub szukała kogoś bliskiego? I znowu jakby to jest odniesienie do poprzednich. No. Tak. No jak nie mają swoich partnerów, albo tylko jedno ma, no to i ten drugi faktycznie coś poczuje, no to właśnie to już jak mówiłaś, że to nie jest ta już przyjaźń, tylko takie czekanie. Może ja będę miał swoją szansę. No, mnie nie doceniasz. A, tym bardziej jak jedna ze stron wie, że ta druga... O Jezu, to jest najgorsze. Tak, że ta druga naprawdę... I nawet ta druga gdzieś pokazywała albo rozmawiała nawet o tym. Tak. To jest jeszcze gorsze. Wtedy wiesz, że ta strona czeka na to i ona, dobra, bądźmy przyjaciółmi i tak dalej, ale to jest na takiej zasadzie, że ona czeka. I ty masz tą presję. A jak ty jeszcze nie chcesz stracić tego przyjaciela. Tak. I to, wiesz, to jest okropne. No. I nie wiesz, jak go traktować wtedy, wiesz, o co chodzi, że nie chcesz... I też ci jest głupio, jak na przykład spotykasz się z kimś, żeby powiedzieć, no idę się spotkać na przykład z tym i masz takie, Boże, jemu będzie przykro. No, takie, no. I czasami... Wyobraź sobie, ej, spędziłam noc z tym i z tym do przyjaciela, wiesz, no bo masz tego tak jak przyjaciela, chcesz mu napisać, ej, słuchaj, spotkałam chłopaka. A ja mam to jest cios, jakbyś go zdradzała co najmniej, no. Nie? Nie fajnie musi być tak. Nie wiem. Nie fajnie. Żaden mój przyjaciel mi tak nie pisze. No ale no kurde. No to słabo. Czyli ja uważam właśnie, że jak już ta druga strona, to ona czeka jednak. Że a może łudzi się gdzieś tam. I jak jesteście w takiej sytuacji i się łudzicie... Się nie łudźcie. No to się nie łudźcie, koniec kropki. Jesteś smutny, nie bądź smutny, kłamy.
No, idźcie dalej. Idźcie dalej przed siebie. Znajdźcie sobie partnera o jego imieniu. O Jezus. Tak, no nie będziemy się myliły. Ja mam problemy z imieniami. Nie? Jak już zapamiętam jedno imię dobrze i długo z kimś przybyłam, to potem często nazywam tą osobę tym imieniem i się pierdoli, nie? Nazwałaś kogoś Milena? Tak. Milena, a sorry. Hej. No tu. Milena. Obalczy z tą drukarką. Dobra, czyli jak jesteście w takiej relacji, to i ta osoba wam naprawdę mówi, że jesteście super przyjaciółmi. I ale nic z tego nie będzie. Z tego nie będzie, to weźcie to do serducha. Nie łudźcie się i tak dalej. Tak naprawdę. Zostańcie kumplami. Albo nawet znajdźcie sobie podobną osobę, nie z charakteru, z wyglądu, czy coś, jeżeli naprawdę jesteście psycho na punkcie tej osoby, to starajcie się znaleźć jakieś dobre cechy podobne w innej osobie. Mhm. A może ta inna będzie jeszcze lepsza, nagle się okaże. No właśnie. A? Próbujcie, nie tkwijcie w jednym punkcie. Dokładnie. Tkwijcie. No. Nie tkwijcie. Dobra, lecimy dalej. Czy można być przyjaciółmi z ex-partnerem i nadal utrzymywać zdrowe relacje romantyczne? Czy takie przyjaźnie to tylko przykrywka dla resztek emocjonalnego zaangażowania, czy mogą one być często platoniczne? Nie można się przyjaźnić z ex-przyjacielem. Też tak, z ex-chłopakiem. Z ex, no. Ja też uważam, że totalnie nie. Chyba, że to był taki związek, że już od lat nic dużo do siebie nie czujecie obydwoje i wtedy jest znajomość. Tak, ale taka, to nie nazwę byłoby tego przyjaźnią. Tak. No i też jedna na milion się trafia, że mają już swoje żony, dzieci i tak się spotykają, gdy jest wujek, ciocia, ale to jest jedna na milion. Nie da się z ex przyjaźnić. No jeżeli rozumiem, że znajomi, jak jesteście, że raz do siebie zadzwonią i zapytają się, ej, potrzebuję pomocy w tym, tak. Dobra, to masz kontakt do tego i tego. G. Ale jeżeli chodzi o jakieś wyjścia. Tak, jakieś. Nie, bo zawsze, zazwyczaj jest tak, że jedna strona jest zawsze pokrzywdzona, no to ona się nie umie przyjaźnić. Tym bardziej, że nie jakiś tam dotyk fizyczny, to takie emocjonalne wchodzi już gra, nie? Albo widzieć tą osobę z inną osobą. Nie. Więc ja albo tak nienawiść, nawet już nie uczucie, tylko czuję nienawiść do tej osoby, cokolwiek. Nie da się z eksji. Po co? Mało ludzi na świecie do. Jeszcze rozumiem mieć ogółem dobre stosunki, relacje z eks, na takiej zasadzie, że nie macie do siebie problemu, rozstaliście się w zgodzie i macie do siebie szacunek i tak dalej, i tak dalej. No to okej, to rozumiem mieć taki kontakt, że do ciebie napisze, jak tam u ciebie, czy wszystko w porządku, odpiszesz mu i jest G, ale nie ma tak, że idziecie się spotkać, super, dawaj to może sobie drineczka, fajnie było na ostatniej imprezie, no za. Nie róbmy tak rzecz. Nie, bo to się źle kończy, nie? Nie, nie fajnie. W ogóle seks. No chyba, że był normalny, a to rzadkość. No. Ja mam z jednym ex normalny kontakt. Taki, że. No ja też teraz mi tam pomógł, tam, ale nie mogłabym się z nim przyjaźnić. Nie, ja też nie, totalnie. Jest. Ale mamy stosunki dobre, pewnie do jakiegoś czasu. Znaczy ja mam takie, że okej, jakby rozumiem pewne kwestie. Zawiodłam się na pewnych kwestiach, ale wiesz, był dla mnie dobry, więc się rozstaliśmy w normalnych. Życzę jak najlepiej, ale z talentem. Tak jak jestem w Łodzi, to sobie pooglądaj, kurwa, co innego, nie? Jestem w Łodzi, baw się dobrze. Masz tu listę rzeczy, które możesz zmienić. Właśnie, tak. Manufaktura, kropka. Dworzec Łódźwite, kropka. Po prostu, jakby wiesz, jedziesz tam. Nie. Mówimy no. Nie. Dobra. Czy przyjaciele płci przeciwnej mogą celowo zbliżać się do siebie fizycznie, na przykład przytulanie bliskość i twierdzić, że to niewinne? Czy fizyczna bliskość w takich relacjach zawsze kryje podtekst seksualny lub romantyczny? Czy to możliwe, aby była zupełnie czysta? Jest możliwe, żeby była czysta, ale często, jeżeli jedna osoba właśnie ma te uczucia, to będzie robiła takie podchody. Że ogółem jesteśmy tak stworzeni, że jednak potrzebujemy tej drugiej osoby. Co się dzieje? Lena! 2000 years later. Czy partnerzy w związku mają prawo żądać zerwania wszelkich kontaktów z przyjaciółmi płci przeciwnej? Czy takie wymagania są oznaką braku zaufania, czy też zabezpieczeniem przed potencjalnym zagrożeniem emocjonalnym lub seksualnym? Jeżeli widzą zagrożenie, to jest normalne, że masz obawy, ale też trzeba mieć zaufanie. Ale no właśnie, no to zależy właśnie. Jeżeli ewidentnie coś jest, widzisz, że między nimi, no to nie dziwię się, że osoba chce, żeby ograniczyli kontakty, jak są za blisko. Ale jeżeli to jest jakiś taki, wiesz, przyjaciel od lat, który ma swoją dziewczynę i w ogóle, no to nie, to jest wtedy toksik, jak tak zabraniasz. Trzeba mieć zaufanie. A mimo, że to jest bardzo ciężkie mieć zaufanie. Znaczy, no tak. Ja uważam, że
Może nie tyle, co mają prawo żądać. To kurczę, to zależy właśnie od tego, jakie to ma w związku zasady, wiesz o co chodzi, bo zrobić tak, że okej, że bądźmy porówno, czyli ja nie lubię za bardzo, jak ty się przyjaźnisz sobie z tą osobą, czy mogłabyś, mógłbyś to dla mnie ograniczyć i tak dalej, no to sobie rozmawiacie, to okej, ale nie na takiej zasadzie, że od dzisiaj nie widzisz się, tak, nie widzisz się z nim, z nią. Toxic. Albo ty, albo ona, albo ty, albo, no. albo ja. Nie, no tak, nie. No. Trzeba rozmawiać, chyba że ewidentnie coś jest nie tak. No ale to wtedy z tą osobą twoją partnerką. Partnerem jest też coś tak. nie tak, skoro na tym no, jeszcze, latach. Że w sensie, że niektórzy mówią, że czy takie wymagania są znakom rozpoznania, czy też zabezpieczeniem przed potencjalnym zagrożeniem emocjonalnym lub seksualnym. No i skoro ma się takie obawy, że ta osoba może z inną osobą zbliżyć się za bardzo, no to jednak powinien się zastanowić, powinieneś zastanowić się nad tym, czy chcesz być dalej z tą osobą. Skoro ona pozwala wzbudzać w tobie takie złe myśli, że ty... Że albo ty zastanów się nad sobą, że masz taki nie, no, problem z zaufaniem. Tak, może jak za bardzo to okej, nie? To też za bardzo, no. którzy są psycho na punkcie zaufania. No. Ale przeważnie jak się myśli, że ktoś inny może robić takie to rzeczy, wszystko to jest w głowie i albo ta osoba to się to sprawdza robi. Często też. Ale tak, że ta osoba tak. to robi. Bo jest tak. świadoma tego, że ona jest w stanie to zrobić i myśli, że ta druga osoba też wtedy. No! I to się sprawdza. To się strasznie sprawdza. Tak, że zdradzasz, piszesz i tak dalej, a okazuje się, że ta osoba ta to robi. Ta osoba to robi, no. I no. dlatego jest taka... No. 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 Bo się właśnie ocenia innych przez pryzmat siebie, nie? No, to jest częste. No. To jest hipokryzja. Ale no. Ale rozumiem. Ale rozumiem, no i tak, bo jesteśmy hipokrytami strasznymi. No, oczywiście każdy jest hipokrytą. No. Kurde, oczywiście, że każdy człowiek jest hipokrytą. Nie ma tak, że o, ja nie jestem. No, nawet kurde, nieświadomie masz tutaj coś, że na pewno kurwa coś jesteś. No, nawet takie błahe rzeczy. Tak, to cokolwiek. No, nawet czasami się można śmiać z tego, że no, ja mogę, ale no wiesz. No. Z nim się śmiesz, ale gdzieś masz właśnie takie w głowie, że no, ale ja to ja. Ale też często kobiety, nawet jak tak nie są hipokrytami, ale często się sprawdza, to jest kobieca intuicja. No. Że wiedzą, że ty możesz nie mieć jakiejś intencji do tej kobiety, załóżmy jakiegoś chłopaka, ale widzisz, że ta kobieta ewidentnie ma złe intencje. I ale nie słucha, ona potem wiecie, jak wokół palca idzie, jak taka tak, ale mi się wydaje, że facet wtedy mówisz, nie, że ona jest tylko taka dobra i tak dalej, ale mi się wydaje, że z tyłu głowy on i tak czuje te wibracje, takie, tak, że i on wie, żeby ona była tak, żeby dobra, była taka... żebyś ty była zazdrosna. Tak, no. A potem co, Damian Petrow, zdrady. No i kurwa, trzeba kręcić odcinek. A co mówisz o tym odcinku? Co? Się no zaraz ci powiem. Plotuchy. Dobra, czyli tak. Jeżeli nie zabraniajcie bezpośrednio, porozmawiajcie o tym, że coś wam przeszkadza, że jesteście zazdrośni w tym, nieufni w tym, z czego to wynika. Ale lepiej jest zaprzyjaźnić się też z przyjacielem, partnerem. Też zobaczyć tą osobę, tak. jaka ona jest, czy naprawdę może być potencjalnym zagrożeniem, co dla mnie to słowo jest bardzo... No, bo moim zdaniem, jeżeli jesteście w związku i jedna osoba ma przyjaciela, to spędzanie czasu w trójkę, czy nawet w czwórkę, to nie będzie problemu. A jeżeli twoja partnerka ci mówi, że ona potrzebuje czasu tylko ze swoim przyjacielem, to już jest podejrzane, to już jest podejrzane, jeżeli tak ci daje wprost do zrozumienia, że ona chce tylko z nim wyjść. Jak okej, chcą sobie pogadać i przyjdzie do niej na chwilę, ty jesteś w pokoju, bo coś takiego, okej. Ale że ja muszę się spotkać z nim, sam na sam. No, no to jest trochę dziwne, no, jakby w związku nic nie wychodzi dalej, jakby zostaje, więc... Czyli rozmawiajcie, nie zabraniajcie bezpośrednio, sprawdźcie. I mówcie o swoich uczuciach. Tak, nie opiewajcie. I nie tkwicie w jednym punkcie. No, jeżeli widzicie, że za bardzo jedna osoba jednak i tak nie chce... Nic na siłę, no. No tak, ale też jakby ta osoba, twój partner nie chce się, może nie tyle co dostosować, ale zrozumieć ciebie i twój brak zaufania i tak dalej, i tak dalej. I widać, że jednak do tej drugiej strony, do przyjaciela, przyjaciółki, prze troszeczkę w złym kierunku, no to po co się męczyć? Koniec wtedy. Mówimy koniec. Bye bye! Bye. I zajmujemy się sobą. Szukamy nowych. Albo po prostu robimy pieniądz. Albo nie robimy. Wystroiła się jak pieniądz. No dzisiaj nie za bardzo, ale dzisiaj jestem osiedlowy OG. Dobra, no to chyba tyle. No to chyba tyle. No co? Także... Stanowisko chce usłyszeć od nas tak lub nie. Czy przyjaźń damsko-męska istnieje? Moje stanowisko brzmi nie.
Ile na... No, jednostronnie istnieje. A, dobra, a to też ładna odpowiedź, dobra odpowiedź, no dobra, rozumiem, dobra. No, czyli jedna strona zawsze jest G, a druga jest troszeczkę... Zazwyczaj tak, no. 99,9% niestety zawsze druga coś poczuje, nawet po czasie, w głębi, albo po czasie, jak już się nie będą przyjaźnić, jednak powie, ja chyba ją jednak kochałem, byłem zakochany, zawsze coś takiego moim zdaniem wiedzieć. Właśnie jestem ciekawa, jak to u mężczyzn jest, nie? Z tym przyjaźnią, no. Tak. Proszę nam powiedzieć. Tak. Czy właśnie... Zaprosimy jednego z widzów i nam opowie. No słuchaj, zrobiłam naszą ulubioną kawę i wszystko nam opowiesz. Dobra, mamy to. Mamy to. Dobra, co, żegnamy się i bailando. jak to było? Ja zawsze zapominam swojego tego pożegnania i przywitania. Hejka, kochani. A no tak, ja zawsze, a zrobiliśmy papo, kochani, potem... Pa, kochani! Cześć, kochani, co byśmy? Nie wiem, nie pamiętam. Ja też nie. O, powiedzmy, pa, kochani. Dobra, cześć. Pa, kochani! No, jednak pa!